Główną część czerwcowej sesji Rady Miasta legionowscy radni zaczęli od debaty nad raportem o stanie gminy za ubiegły rok. Wstępem do dyskusji zajął się sam prezydent, przedstawiając ogólną, wykraczającą poza przyjęte ramy czasowe, opinię o aktualnej kondycji Legionowa. Myślę, że możemy być absolutnie dumni z tego, co się w ostatnich latach nam udało zbudować. Że ta infrastruktura techniczna w naszym mieście jest na europejskim poziomie. 20 lat temu, kiedy rozpoczynałem swoją misję, pewnie 70% miasta Legionowo nie miało kanalizacji, nie miało wodociągów, nie miało dróg. Nie mieliśmy ratusza, nie mieliśmy dworca, nie mieliśmy sali widowiskowej, nie mieliśmy sali sportowej i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie instytucje i tą kubaturę, infrastrukturę i stoparę dróg udało się wyremontować, wybudować. Prezydent zwrócił też uwagę na rozwinięty system komunikacyjny z darmowymi liniami dowozowymi, wspólnym biletem i kartą legionowianina, a także parkingami przy każdej z trzech stacji kolejowych. Podkreślił też świetny stan lokalnej bazy oświatowej i sportowej. W tych ostatnich latach wybudowaliśmy i nowe przedszkola, i rozbudowaliśmy szkołę podstawową numer 2, szkołę podstawową numer 4. I szkoły są na bieżąco remontowane, są ostatnia inwestycja, no, miejska powiedzmy, chociaż realizowana przez spółkę, ale za pieniądze gminne. To rozbudowa, i jak ktoś nie był, to zapraszam, naprawdę bardzo, bardzo europejski standard rozbudowa szkoły podstawowej numer 1. Jako główny problem miasta Roman Smogorzewski wskazał demografię, a konkretnie mocno w Legionowie zaburzoną tak zwaną piramidę ludnościową. Wynika to z historii naszego miasta. Powstała w Legionowie fabryka domów. Miasteczko miało 20 parę tysięcy mieszkańców. Między 75 a 85 rokiem przybyło 20 kilka tysięcy mieszkańców. I to w tej absolutnie piramidzie widać, że dominują ci ludzie, którzy, jak to powiedział ksiądz Główka, witając biskupa, ja mam parafię, to parafia Najświętszego Ciała Krwi, ja mam parafię młodych, 20-letnich ludzi, którzy 40 lat temu przyjechali do Legionowa. I trochę tak jest, że dominują dwie grupy wiekowe i ta piramida, która powinna być taka, jest zupełnie rozjechana. Dwie grupy, takie 60 plus i ich dzieci, czyli te koło 40. I to nie jest absolutnie dobre, ale najgorsze, co też jest jakby, no niestety w skali całego kraju, w Legionowie też to ma miejsce, że mamy bardzo mało dzieci i młodzieży. W przyszłości może to oznaczać mniejsze wpływy do budżetu gminy przy rosnących kosztach utrzymania istniejącej już infrastruktury. Konkluzja nie była więc optymistyczna. Myślę, że przed nami bardzo trudne czasy i powinniśmy mieć świadomość tego, czym zarządzamy i jaka będzie nasza przyszłość. I ta przyszłość niestety niesie ze sobą pewne zagrożenia. Dostrzega je również przewodniczący Rady Miasta. Kiedyś budowaliśmy domy rodzinne. Dziś nikt nie buduje domów rodzinnych. Charakter budownictwa się zmienia. To co pan prezydent powiedział, ludzie uciekają, ja z wieloma osobami rozmawiam. Mówi, syn się wyprowadził do Wieliszewa, córka się wyprowadziła do Chotomowa. I w ten sposób ludzie od nas odchodzą, a my stajemy się centrum powiatu. Bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, Legionowo będzie centrum powiatu, tak jak Warszawa ma centrum, gdzie ludzie uciekają, bo będzie tu ciężko żyć, bo będzie tu ciasno, bo ludzie z ościennych gmin do nas będą przyjeżdżać i z tym się musimy pogodzić. Z pewnymi kwestiami opozycyjni radni od lat godzić się jednak nie chcą, co wybrzmiało też podczas dyskusji, kiedy kolejny raz pojawił się wątek tak zwanego dogęszczania. To, co się dzieje, jeżeli chodzi o zabudowę, no to widać, co się dzieje i mamy teraz przykład miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bukowiec,
gdzie ten wyłożony plan spowodował takie duże emocje i oburzenie mieszkańców, że on pozwala na to, żeby na tym terenie, gdzie do tej pory dominowały domy jednorodzinne, gdzie była spokojna, cicha okolica, coraz więcej właśnie buduje się tych przysłowiowych szeregowców. Mieszkańcy się tego boją. Pojawiają się więc wśród radnych zakusy na opuszczenie przed inwestorami szlabanu. Zdaniem prezydenta sprawa jest jednak o wiele bardziej skomplikowana. Jestem bardzo otwarty, tylko ten kij ma dwa końce. Za chwilę okaże się, że jak państwo wpiszecie tam, to że nie wiem, ojciec nie będzie mógł córki pobudować na swojej dużej działce, tak? Bo w takim ideologicznym zapędzie i w takiej propagandystycznej chęci i żerowaniu na ludzkich fobiach zakażecie tam absolutnie wszystkiego. Ale chcę wyraźnie powiedzieć mieszkańcom Bukowca, najwięcej co można pobudować na planie sprzed tego czasu, kiedy ja byłem prezydentem, z 2001 roku. A wszystkie nowe plany pozwalają budować mniej. Wytykając prezydentowi zaniechania, radny Kiełbasiński poruszył też problem podtopień. Ja rozumiem, że są ulice, gdzie w ciągu godziny ta woda spłynie. No, przejadą samochody, nie ma problemu. Ale są takie rejony miasta, gdzie ta woda zalewa posesje mieszkańcom. I w tych miejscach powinniśmy znaleźć sposób na to, żeby takie odprowadzenie tej wody znaleźć. Nawet to takie najprostsze, to odsączanie. Ale tego nie ma, albo jeżeli jest, to jest niewystarczające. Gdy tylko doszedł do głosu, tak sformułowany zarzut prezydent kategorycznie odrzucił. W miejscach, które były szczególnie dolegliwe dla mieszkańców, chociażby dworzec, który był zalewany, udało się nie nasze przejście, nie nasz majątek, ale nie zamykamy oczu, wiemy jakie jest PKP, wydaliśmy ćwierć miliona złotych i wybudowaliśmy system, który powoduje, że przejście podziemne nie jest zalewane. W ekstremalnych miejscach, gdzie rzeczywiście był problem, przy kościele czy przy ulicy Listopadowej i Trauguta, gdzie zalewana była szeregówka, wybudowaliśmy kanalizację. Ten problem był jeszcze kilkanaście lat temu zupełnie nierozwiązany. Dzisiaj mamy taki system, że wodę możemy i tłoczymy do Wisły. Kiedyś tłoczyliśmy tylko i wyłącznie do rowu, który był na terenach prywatnych, często zasypywanych itd., itd. W jakiejś części ten problem jest rozwiązywane. Nie jest też prawdą, że nie budujemy lokalnych systemów. Co roku kilkadziesiąt studni chłonnych, różnych drenaży i to powinien być system, który z paru względów jest korzystny. Jest korzystny ekologicznie, ponieważ klimat się ociepla. Trochę Europa pustynnieje i woda zgodnie z zdrowym rozsądkiem powinna zostawać tam, gdzie jest. Tym bardziej, że spuszczanie tej legionowskiej do Wisły kosztuje miasto majątek. PiS-owski wynalazek zwany wodami polskimi spowodował, że za każdy metr sześcienny wody odprowadzonej nawet do rowu płacimy. Płaciliśmy przed powstaniem tego genialnego wynalazku, który nam nic nie daje, tylko nas łupi. Płaciliśmy 1500 zł za zrzut wód z Legionowa, a teraz płacimy około 500 000 zł za nic, żeby notable z PiS-u mieli dobre samochody i dobre pensje. W związku z tym nie rozwijamy dalej takiego systemu, który te wody odprowadza do Wisły, bo za to musimy płacić PiS-owski haracz. W trakcie środowych obrad część radnych nie mogło oprzeć się wrażeniu, że od kilku lat słyszy te same zarzuty i kontrargumenty. Ja wiem, po co to jest robione, wszyscy dobrze wiemy. Chodzi o osiągnięcie być może takiego efektu, jaki się udał 7 lat temu, kiedy część mieszkańców naszego kraju uwierzyła, że Polska jest w ruinie. No ale ja jestem przekonany, że akurat legionowianie są rozsądniejsi. Po tych latach intelektualnie lepiej na pewno przygotowani niż niektórzy mieszkańcy, którzy uwierzyli w takie rzeczy i nie uwierzą w to, co państwo chcecie im przekazać. No, rozmawiamy czwarty rok o tym samym,
ale później jako radni na komisjach, na sesjach natychmiast o tym zapominamy, tak? Bo poruszane są tu różne ważne tematy i zapominamy, latamy taką, robimy taką bieżączkę, tak? Tu coś się dzieje, tu ktoś w gazecie przeczytał, tu jakieś tam dziura w płocie, dziura w jezdni i my na tym się koncentrujemy, a jakoś nie koncentrujemy się nad całością. Pan prezydent przedstawia swoją wizję i może się ona podobać, może nie, ale my jako radni w komisjach i indywidualnie później na sesjach, no mam wrażenie, że nie przedstawiamy takiej wizji Legionowa. W tej sprawie stanowisko szefa ratusza mogło być dla niektórych zaskakujące. Z tymi wizjami to ja bym nie przesadzał. Legionowo w jakiejś formule, jak popatrzymy na mapę, jest projektem dosyć skończonym i zamkniętym. To nie jest zielone pole, na którym budujemy od nowa na prawie magdeburskim czy innym nowy twór. To jest dosyć mocno zurbanizowany teren. I myślę, że to nie wizję prezydenta, nie wizję radnych powinniśmy realizować, tylko powinniśmy realizować wizję mieszkańców. I naszym zadaniem jest słuchać tych mieszkańców, wsłuchiwać się w ich bardzo różne, często sprzeczne głosy i znajdować trudne często rozwiązania różnych problemów. Problemu nie stanowiło za to przy 14 głosach za, 5 przeciw i 3 wstrzymujących przegłosowanie wotum zaufania dla prezydenta. Pojawił się on jednak, gdy w następnym punkcie Rada musiała pochylić się nad prezydenckim absolutorium. Głównie dlatego, że Miejska Komisja Rewizyjna po negatywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu wnioskowała o jego nieudzielenie. Mając 4 głosy za i 4 przeciw, przewodniczący Andrzej Kalinowski tak właśnie zinterpretował ten niecodzienny remis. Stanowiska komisji nie podzieliła jednak Regionalna Izba Obrachunkowa. Podkreślić należy, iż w przypadku wniosku o nieudzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powinno się wskazać konkretne zarzuty obrazujące nieprawidłowości w wykonaniu uchwalanego przez organ stanowiący budżetu. Każdy zarzut postawiony organowi wykonawczemu powinien być precyzyjny oraz wskazywać naruszony przepis prawa. Przy ocenie realizacji wydatków konieczna jest analiza całokształtu wykonania budżetu, również w kontekście niezrealizowanych zadań z rozważeniem, czy ich niewykonanie nastąpiło z winy prezydenta, czy co na przeszkodzie stanęły czynniki obiektywne, w szczególności zdarzenia, których nie można było przewidzieć na etapie planowania. Do przekonania wszystkich radnych odczytanie opinii RIO okazało się niewystarczające. Ja bym poprosił o taką interpretację głośniej pani komisji, tak, że Izba Regionalna negatywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej. Teraz prosiłbym o taką interpretację tego zapisu, który się pojawia na tej drugiej stronie. Mając na uwadze powyższe ustalenia, skład orzekający wskazuje, iż Komisja Rewizyjna Rady Miasta Legionowo nie dokonała rozstrzygnięcia dotyczącego wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium dla prezydenta miasta Legionowo z tytułu wykonania budżetu, a zatem nie można nad nim procedować. Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte jest w sentencji tego orzeczenia i mówi ona, że negatywnie opiniuje przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej. Uzasadnienie stanowi oczywiście integralną część uchwały, niemniej no nie stanowi jakby sentencji tego orzeczenia. W związku z tym jesteśmy tutaj zobligowani do uznania tego stanowiska, które było przedstawione przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Legionowo za wniosek. Natomiast w uzasadnieniu Regionalna Izba Obrachunkowa poddaje pod wątpliwość procedurę, w jakiej to stanowisko zostało podjęte. I tak należy to rozumieć. Koniec końców większością głosów Rada Miasta odrzuciła wniosek o nieudzielenie prezydentowi absolutorium. Po krótkiej przerwie przegłosowała natomiast projekt uchwały w sprawie jego udzielenia. I również w Legionowie tej formalności stało się zadość.